Gdybyśmy chcieli bliżej im się przyjrzeć albo zrobić zdjęcie, moglibyśmy to zrobić z gondolą. Słoneczna Italia podczas wycieczki do Wenecji potraktowała nas wodą z nieba, jakby nie dosyć było tej, co otacza miasto. Po godzinie żeglugi wytyczonym szlakiem wodnym, od słupka do słupka, ujrzeliśmy miasto, które wyrosło na błocie. Numero uno. Must see Wenecji. Okolice placu Świętego Marka. Widok z wody. Gadżety made in China na weneckim nadbrzeżu. Lokalny środek transportu po mieście, unikający tabunów turystów, zapewniający intymność. Must see na placu to Pałac Dożów, dzwonnica, bazylika i budynki prokuratury. Na dwóch upolowanych w świecie kolumnach ustawiono rzeźby, symbole Wenecji. Na pierwszej stanął poprzednik świętego Marka, święty Teodor z Amazji, pogromca smoków, dźgający jakiegoś gada. Na drugiej przyczaił się skrzydlaty lew, wyprodukowany w starożytnej Grecji około III wieku przed naszą erą, który w XIII wieku zmienił miejsce pobytu na Wenecję. Krótka historia polowań. W roku 828 naszej ery święty Teodor znudził się władzą w Wenecji jako patron. Doża Giovanni Partecipazio upatrzył sobie świętego Marka jako następcę Teodora i dał zielone światło do polowań na świętego. Święty przebywał wtedy w jednym z kościołów Aleksandrii jako zwłoki. Wytropione szczątki doczesne zapakowano i przemycono do Wenecji. Aby wynagrodzić świętemu niedogodności związane ze zmianą miejsca pobytu, zaprojektowano dla niego bazylikę. Kolejni dożowie zatwierdzili plan polowań na gadżety do bazyliki. First of all zapolowano na lwa, symbol świętego Marka, i wkrótce lwy rozlazły się po całym mieście. Autorytet władzy, bo kiedyś władza miała autorytet, umocniono zapraszając z Azji Mniejszej tetrarchów. Wygooglujcie sobie ich. Tęsknotę za jazdą konną ukojono, przywożąc rumaki Lizypa upolowane w konstantynopolskim hipodromie. Bazylika pęczniała od trofeów. Nad wejściem pojawiły się mozaikowe opowieści. Jedna z nich przedstawia moment odprawy celnej owiniętych wieprzowiną szczątków świętego Marka. A wiecie, co muzułmanie sądzą o świniach. Nad innym wejściem widnieje projekt bazyliki z doczepionymi VIP-ami. Uwieczniono też parę scen z patronem patronów Jezusem. Upolowane trofea umieszczono na frontonie bazyliki, ku większej chwale patrona. W Wenecji jest 148 kościołów. Co należało zrobić, aby Bazylika Świętego Marka była bezkonkurencyjna? Sprawdźmy. Wow, ale show! Wchodzimy i stąpamy po mozaikowej posadzce, nierówno ułożonej, ale to wina Aqua Alta. Ścianom, łuką, sklepieniom woda nie dokuczała. Można je było pokryć złotem, a artyści zadbali, aby ich mozaiki prezentowały się bosko. Na złotym tle historie ze Starego i Nowego Testamentu też nabierały blasku. W i na bazylice jest ponad 500 kolumn.
W większości upolowane w Grecji, Rzymie i północnej Afryce. Osiem kolumn, belka dźwigająca 14 figur i krzyż zdobią główny ołtarz. Za nimi pod baldachimem w sarkofagu spoczywają szczątki świętego Marka, a nad nimi błyszczy tzw. złoty ołtarz. Bazę ołtarza zwinięto, to znaczy upolowano, w Konstantynopolu, a następnie dowożono kolejne upolowane elementy. To jest wizerunki, perły, kamienie, tabliczki i dopasowywano do całości. Gdyby Midas, co zamieniał wszystko w złoto, odwiedził bazylikę, wpadłby w kompleksy. Nie bez przyczyny w pobliżu bazyliki znajduje się prokuratura. Zapewne po to, aby mieć kontrolę nad ewentualnymi roszczeniami spadkobierców, właścicieli preciozów ze złotego ołtarza i nie tylko.